Witam Was w kolejnym materiale, tym razem z ziemniaków. Trochę jak ostatnio byłem na pietruszce w skali takiej trochę mniejszej, tak teraz jestem na polu z większej skali przemysłowej. Co jest największym zagrożeniem w uprawie ziemniaka? Dziki. Dziki i ludzie. Czyli też dziki, tak naprawdę. Tutaj w okolicy tego pola akurat jest koło łowieckie, więc zobaczymy, czy uda się w jakiś sposób trochę przynajmniej zahamować ten problem, który występuje, bo on występuje i to dosyć znacznie. Ja jestem tutaj na tym polu chyba parę dni po zasadzeniu całości, bo nie byłem na całym. No i już widzę pewne nieścisłości. Nie no, już widzę pewne ubytki, także dziki już zaczęły sobie szaleć. Zaraz pokażę Wam rydliny po sadzarce gridne, jak to wygląda. A tak wyglądają już rydliny po posadzeniu sadzarką gridne. Widać, że są już fajnie obsypane, uformowane. Wspomniałem o tym, że największym problemem w uprawie ziemniaków są dziki, ale ludzie też. U nas w aglomeracji śląskiej dookoła sporo jest mieszkańców miast, którzy często też potrafią przyjść i po prostu sobie przysłowiowo do obiadu coś poderwać. Podziwiam tych ludzi naprawdę za odwagę, bo ja osobiście bym tego nigdy nie zrobił. Raz, że to nie moje, a dwa, nigdy nie wiem, kiedy było pryskane, jaki jest okres karencji, więc jest to na pewno ryzykowne, także naprawdę dużo odwagi dla tych, którzy decydują się na kradzież. Trzeba to tak jasno określić, no bo jednak to jest kradzież. Po prostu warzyw ogólnie, nie tylko ziemniaków, ale ogólnie warzyw z pola, bo zabrakło do obiadu, także no cienko. Jak zauważyliście, sadzeniaki są dosyć duże, ale zobaczcie to, co się tutaj dzieje. Wykopane przez dziki, chyba przez ludzi jeszcze nie, bo jeszcze się nie zwiedzieli, że tutaj są w ogóle ziemniaki nasadzone, ale już widać, że gdzieś zaczęły kopać. Redliny standardowo, 75 chyba, dobrze kojarzę. Także bez większych zmian. Sadzarka Grimme 420 to zbiornik około 2 ton, więc to jest znacznie wyższe obciążenie i znacznie większa pojemność tego zbiornika. Jak zaobserwujecie, bardzo fajnie pokazane jest to, jak pracuje ta sadzarka Grimme. Ona ma to do siebie, że tam z tyłu jest taka fajna sprawa, jak taka gruszka, która w pewien sposób ona tą ziemię to jakby jeżeli się ta ziemia na nas zbiera, to ona ją przepuszcza i tak jakby blokuje, żeby... Zbiornik sadzarki, to jest akurat model sadzarki Grimme 420. Tam jest fajna sprawa, ponieważ w zbiorniku zamontowane są takie czujniki, które kiedy sadzarka najedzie mniej więcej pod takim kątem i jeżeli wyczai, że brakuje ziemniaków w przedniej części, to wtedy robi skok i automatycznie ziemniaki są przerzucane z tylnej części zbiornika do przedniej.
tutaj oczywiście na tym kawałku również jest zrobiony derg przy Piotruszce, przy Wrotnikach jest przejazd, ale i częściowo też wykorzystany oczywiście ulotnik do ziemniaków, tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście pole główne, ulotnik to oczywiście kawałek pasu transportowego, no i później jeszcze dodatkowo kolejne rzędy ziemniaków. I w ten sposób całe pole jest wykorzystane do samego końca. Jak wygląda sadzenie na mniejszą skalę? Na mniejszą skalę sadzona była odmiana Monta, nie Montana, tylko na mniejszą skalę sadzona była odmiana Gala i Red Sonia. Tygodniach postanowiłem odwiedzić plantację ziemniaka z mniejszej skali. Tutaj na tym polu mamy 2 hektary wsadzone. Uniakora oczywiście, tak jak zobaczcie to w dalszej części tego filmu. Celowo przychodzę tutaj po 2 tygodniach, bo był to czas, kiedy już został wykonany zabieg obsypania tych ziemniaków. W niektórych rejonach nazywany radleniem. No i tak, obsypywanie. Powiem szczerze, tak kiedyś w starym rolnictwie byłem przekonany o tym, i tak w sumie było gdzieś to tam, nie wiem czy tak było wszędzie, w każdym rejonie Polski, a tam gdzie ja gdzieś tam, powiedzmy, uczyłem się trochę tego rolnictwa, to było to zaprogramowane w ten sposób, że radlenie ziemniaków wykonywane było po wzejściu, po wschodach krzaków. Natomiast tak naprawdę wykonywać się to powinno w momencie, kiedy ziemniaki puszczą kiełki. Trzeba gdzieś tam stopniowo obserwować tą plantację. Oczywiście plantatorzy ziemniaków o tym wiedzą, nie trzeba to tym nikomu mówić, ale jak ktoś o tym nie wie, no to myślę, że taka fajna, warta informacja. No i teraz tak. Zobaczmy, jak ten ziemniak powoli wychodzi. Już widać, że powoli zaczął wschodzić po tym obsypaniu. Gdzie nie gdzie, ale tu zobaczmy, gdzie go jeszcze nie ma. Już widać, że wypuszcza kiełki, dosyć głębokie zresztą. Tu akurat jest Red Sonia. W momencie, kiedy te kiełki są już dosyć długie, kiedy jeszcze nie wydostają się na powierzchnię, to jest kwestia tylko lustracji tej plantacji. No to wtedy wiadomo, zabieg obsypania
wykonywać należy. Widać, że on tu fajnie wyszedł. Nie widzę teraz czego, co wam pokazuje tak naprawdę. Teraz widzę. Także widać, że ten ziemniak już niedługo byłby na powierzchni. Także zabieg obsypania wykonany w dobrym terminie. Zasypiemy go, może trochę jeszcze powejdzie z tego. Natomiast tak jak było powiedziane, przy wielkiej skali tej produkcji tego obsypywania się nie wykonuje, ponieważ tutaj automatycznie sadzarka już bezpośrednio po wysadzeniu ziemniaków te redliny wszystkie samoczynnie obsypała, można powiedzieć. Przejdziemy trochę dalej, zobaczymy jak wygląda gala. Do zobaczenia w dalszej części. Sadzarka Uniacora, tam to wyposażenie jest znacznie mniejsze, zbiornik to 440 chyba kilo. Tam jest taka różnica, że są oczywiście pierwsze te redlice, które wprowadzają, rozgrzebują tę ziemię i one po prostu, te ziemniaki wpadają z dwóch rzędów naprzemiennie z sekcji wysadzającej. To też fajnie widać. No i potem cztery talerze po każdej stronie obsypują redliny ziemią, przykrywają, można tak w skrócie powiedzieć, te ziemniaki. Także jest to raczej taka prosta metoda. Teraz zobaczmy jak wygląda sytuacja w gali. O ile dobrze pamiętam, to już gala była wsadzona. Tak wyglądają kiełki z gali. No i też wiadomo, jak już teraz jest obsypane, to śmiało będzie mógł sobie spokojnie ten krzak wyrastać. Jeszcze oczywiście kilka słów o odmianach, które są sadzone. No to wiadomo, że gala, Redsonia, Montana, Lili, Koriny, Riviera, Mia, Belana. Także no, trochę tych odmian tutaj na pewno jest. Jeszcze sobie zobaczę dokładnie, bo mam spisane na tym, ale chyba nie pominąłem żadnej, przynajmniej o tych, o których wiem. Także jeszcze są inne. Tak, żeby krótko scharakteryzować każdą odmianę, no to na przykład Belana, no to jest ziemniak sałatkowy. W Niemczech jest bardzo popularna, ma bardzo wysokie walory smakowe. I jest to ziemniak, który daje wysokie plony handlowe. Korina to odmiana bardzo wczesna, odmiana jadalna typu B. Bardzo dobra do pakowania i do mycia. Ziemniak ten cechuje się też bardzo takim wyrównanym kalibrem. Redsonia to z kolei odmiana, która bardzo dobrze się przechowuje. To jest jej taka główna cecha. Oczywiście to jest odmiana ze skórką czerwoną. W mojej ocenie najlepszy smak tego ziemniaka. Oczywiście typ kulinarny, także tutaj wielkich cudów nie ma. No ale jej plon jest niższy aniżeli na przykład gala. I oczywiście Redsonia jest to odmiana wczesna. Lili podobno jest również bardzo smaczna. Wyróżnia ją ten smak. To jest ziemniak kulinarny typu B. I co można jeszcze o niej powiedzieć, to, że Lili to ziemniak, który nie ciemnieje po gotowaniu. To taka cecha też charakterystyczna. Jest to odmiana odporna na zarazę ziemniaka, alternariozę i na parcha. Mia to kolejna odmiana wczesna. No, oczywiście owalny kształt, miękka skóra. Cechuje ją też taka równomierna kalibracja. Chodzi o to, że w kształcie jest powiedzmy taka sama. Riviera to odmiana sałatkowa. Z tego co pamiętam, to jest to odmiana holenderska albo któraś z tych krajów zachodnich, teraz nie wiem. I co ją cechuje? Jest odmianą bardzo wczesną.
Owalno-okrągły kształt, oczywiście typ kulinarny AB. Montana na to należy znowu do odmian średnio wczesnych i tą odmianę cechuje też bardzo dobre przechowywanie. Typ tego ziemniaka to AB, to ziemniak sałatkowy. To chyba jedna z popularniejszych odmian ziemniaka, Gala. To ziemniak z kolei, który oczywiście walory smakowe ma na pierwszym miejscu. Co jeszcze jest takie istotne, że ona się nie przebarwia po ugotowaniu i jest jej sporo pod krzakiem, tak można powiedzieć, w skrócie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Może. Na razie.